Niezwykle podniosłą i piękną oprawę miały obchody 25-lecia samorządu terytorialnego w naszej gminie, które odbyły się w piątek, 22 maja bieżącego roku. Na zaproszenie burmistrza Strzegomia oraz przewodniczącego Rady Miejskiej do Strzegomskiego Centrum Kultury przybyło wielu gości, którzy tworzyli wspaniałą historię naszej małej ojczyzny. 8 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a potem w maju 27 odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Reforma samorządowa to nie tylko pierwsze wybory do samorządów, to była istotna reforma ustroju państwa. Odeszliśmy przecież od scentralizowanego układu, jaki wcześniej funkcjonował, a nowo powstałe samorządy uzyskały autonomię i możliwość podejmowania decyzji we własnym imieniu. Piątkowe święto było znakomitą okazją do tego, aby podziękować wielu osobom za ich wkład w rozwój strzegomskiej samorządności. Burmistrz Strzegomia nadał po raz pierwszy tytuł Młody Aktywny Strzegomianin za zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych działaniach. Otrzymali je Natalia Chyłek i Patryk Berestecki. Oprócz tego, co w tym wymiarze materialnym Strzegom czyni, to jesteście w województwie coraz bardziej doceniani też jako ci samorządowcy strzegomscy, którzy potrafią również zadbać o świat ducha i o kulturę. I tę kulturę będziemy wspólnie, jako też samorząd województwa dolnośląskiego, będziemy się starali wspólnie promować zarówno na Dolnym Śląsku, w Polsce, a także poza jej granicami. Ważną częścią obchodów był specjalnie przygotowany na tę okazję panel dyskusyjny, w trakcie którego o swoich bogatych doświadczeniach samorządowych mówili wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski, Ryszard Rossa, burmistrz Strzegomia w latach 1990-94, Roman Asenger, burmistrz Strzegomia w latach 1994-98 i Zbigniew Suchyta, obecny burmistrz Strzegomia. Interesującą rozmowę moderowali przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marczak oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Marta Zięba. Samorządność to słuchanie ludzi i tym on się wyraża. A jak się słucha ludzi, to słyszy się wiele, wiele różnych spraw, przede wszystkim problemów, które je nurtują. Dopełnieniem uroczystości był koncert strzegomianina, aktualnie mieszkającego w Gdańsku, Dariusza Wójcika. Z okazji jubileuszu życzymy strzegomskiemu samorządowi wielu sukcesów, pomysłów oraz owocnej współpracy z mieszkańcami.